Cześć, witam serdecznie. Kiedy zaczynałam swoją przygodę ze storczykami, do przesadzania ich używałam gotowej mieszanki podłoża do storczyków z supermarketu. Było łatwo dostępne, w dobrej cenie i przede wszystkim było specjalnym podłożem dedykowanym właśnie tym roślinom. Posadziłam w nim moje storczyki, wtedy głównie phalaenopsisy, i w krótkim czasie wszystkie zaczęły marnieć, gnić i powoli umierać. Nie mogłam zrozumieć, co się dzieje, przecież posadziłam je w specjalistycznym podłożu. Zaczęłam więc przeszukiwać internet pod kątem informacji o storczykach. Im więcej się o nich dowiadywałam, tym bardziej mnie fascynowały. I teraz już wiem, dlaczego znienawidziły mnie za to gotowe podłoże do storczyków. Paradoks jednak leży w tym, że do dziś mam owo podłoże zawsze pod ręką i często używam, choć do innych celów lub storczyków niż wtedy. W dzisiejszym filmiku przyjrzymy się gotowej mieszance podłoża do storczyków z supermarketu. Porozmawiamy o jego składzie, wadach i zaletach. Dowiemy się, czy i do jakich storczyków najlepiej go używać oraz jakie są najlepsze alternatywy. Zapraszam. Gotowa mieszanka podłoża do storczyków jest chyba najłatwiej dostępna nam wszystkim. Można ją dostać w sklepach ogrodniczych i większych marketach, a do tego ma dobrą cenę. Jeśli masz w domu tylko kilka storczyków, to prawdopodobnie nie kupujesz specjalistycznych gadżetów w sklepach internetowych ze storczykami. I podłoże kupujesz właśnie w supermarkecie. Ufając, że skoro producent tak twierdzi, to na pewno się ono nadaje do storczyków. I co więcej, producent się nie myli, bo rzeczywiście nadaje się ono do storczyków, tylko niestety nie do tych, które ty masz na parapecie. Chciałabym zaznaczyć, że oczywiście nie wszystkie podłoża wrzucimy do jednego worka. Być może masz szczęście i twój supermarket zaopatrza się w świetną mieszankę dobrej jakości i rzeczywiście nadaje się ono do prawie wszystkich storczyków. Ten filmik jest oparty na moim doświadczeniu. Używałam dwóch mieszanek innych firm z dwóch różnych sklepów ogrodniczych. Już na pierwszy rzut oka widać, że to podłoże jest dość ciężkie. Zobaczmy, co ma w swoim składzie. Kora sosnowa, torf ogrodniczy, kawałki torfu białego, wapno i startowa dawka nawozu NPK. Jakie są więc wady i zalety takiego podłoża? Na pewno zaletą jest fakt, że ze względu na swój skład zatrzymuje ono bardzo dużo wody. Ma też w swoim składzie nawóz NPK, więc nie musimy się przez kilka miesięcy martwić o nawożenie storczyka. Łatwa dostępność i niska cena to kolejne plusy. Do minusów zaliczyłabym słabą przewiewność podłoża, bo jest po prostu bardzo drobne. Oraz fakt, że ze względu na dużą zawartość torfu będzie się bardzo szybko rozkładać. Ale jak się te wady i zalety podłoża mają do uprawy w nim storczyków? Podłoże to zatrzymuje ogromne ilości wody, a do tego jest bardzo drobne. Wiemy, że storczyki to w większości epifity i potrzebują ciągłego przepływu powietrza wokół korzeni. Oraz, że lubią szybko przesychać w przeciągu kilku dni. To podłoże niestety nie zapewnia ani jednego, ani drugiego. Jest tak drobne, że szybko oblepi korzenie i odetnie im dopływ powietrza. Zatrzymuje tak dużo wody, że storczyk będzie stał w mokrym podłożu tygodniami, szczególnie w zimie i przy dużej wilgotności powietrza. Czy wobec tego nie nadaje się ono do storczyków? To też nie do końca prawda. Zastanówmy się, które storczyki są najbardziej popularne i do ilu z nich to podłoże się nadaje. Najbardziej popularny to Phalaenopsis, a kolejne to Dendrobium, Sabotek, Cymbidium, Oncidium, Cattleya i Miltoniopsis. Wszystkie oprócz Sabotka i Cymbidium są epifitami. Sabotek rośnie w ściółce leśnej, a hybrydy Cymbidium są częściowo naziemne i mogą rosnąć w glebie. Omawiane podłoże do storczyków absolutnie nie będzie się nadawać do najpopularniejszego, o zgrozo, Phalaenopsisa, ani tym bardziej do Cattleyi. Te dwa gatunki potrzebują ciągłego przepływu powietrza wokół korzeni i szybkiego przeschnięcia, tuż po podlaniu. Używając do nich tak drobnego podłoża, bardzo szybko doprowadzimy do gnicia korzeni. Dendrobium, Oncidium czy Miltoniopsis również są epifitami, ale ich korzenie są cieńsze i wymagają sporo wilgoci i częstego dostępu do wody. W przypadku tych storczyków można użyć gotowej mieszanki, ale jeśli nie ma ona dodatków zwiększających przepływ powietrza w podłożu, np. keramzytu, to warto go dodać do podłoża. Moim ulubionym sposobem jest wymieszanie podłoża ze sporą garścią perlitu, który podobnie jak keramzyt zwiększy przepływ powietrza i znacznie przyspieszy przesychanie storczyka. Perlit jest bardzo przydatny w uprawie storczyków.
Można go dostać w przystępnej cenie w sklepach ogrodniczych. Gotowej mieszanki podłoża do storczyków po dodaniu do niej keramzytu czy perlitu możemy też śmiało użyć do sabotka. Warto jednak wtedy użyć mniejszej doniczki i uważać z podlewaniem. Mając na uwadze, żeby podłoże nie było bez przerwy kompletnie rozmoczone, bo to każdemu storczykowi zaszkodzi. Ponieważ Paphioperdulum rosną w ściółce leśnej, takie podłoże im się spodoba. Ja swoją gotową mieszankę do storczyków używam głównie do cymbidium. Rosną mi w niej świetnie, a dzięki obecności w nim nawozu dostają jego dodatkową dawkę. A wszystkie cymbidia wymagają sporo nawozu. Do tego nie przeszkadza im jego drobność, wręcz przeciwnie. Uwielbiają sporo wody i nie potrzebują powietrza wokół korzeni. Niestety podłoże to się bardzo szybko rozkłada, dlatego nie używam go do epifitów. Moje rozkłada się w przeciągu roku, a rozkładające się podłoże staje się toksyczne dla korzeni storczyka. Nie mam ochoty przesadzać moich storczyków corocznie. Nie jest to dobre ani dla nich, ani dla mnie. Jeśli więc używacie gotowej mieszanki, dobrze przyjrzyjcie się, jak wygląda po kilku miesiącach, a już na pewno po roku. Jeżeli nieprzyjemnie pachnie po podlaniu, zawiera pleśń albo grzyby, a może po prostu wygląda, jakby było rozłożone, trzeba je jak najszybciej wymienić, zanim zacznie negatywnie wpływać na roślinę. Natomiast w przypadku cymbidium rozłożone podłoże można rzadziej wymieniać, gdyż ich korzenie są grube i niezbyt wrażliwe. Dawniej używałam tego podłoża z dodatkową ilością kory do storczyków, które lubią sporo wilgoci wokół korzeni. Jednym z nich jest właśnie Hoveara, która ciągle rośnie w takiej mieszance. Posadzona została wczesną wiosną ubiegłego roku. Prawie rok później i podłoże jest zupełnie rozłożone. Muszę ją przesadzić. Również mój Phalaenopsis hieroglyphica rósł w takiej mieszance, gdyż lubi on mieć stale wilgotne korzenie. I bardzo mu się to podobało, ale już tak śmierdział po podlaniu, że przesadziłam go w zeszłym tygodniu. Postanowiłam nie używać już tej mieszanki do niczego innego niż cymbidium, które ją tak uwielbiają. Jakie są więc ewentualne alternatywy? Moim zdaniem najlepsza jest kora i mech sphagnum. Na temat tych dwóch rodzajów podłoża i ich kombinacji mam inny filmik, link w prawym górnym rogu. Więc tutaj tylko bardzo ogólnie. Kora rozkłada się wolniej i zatrzymuje niewiele wody, ale zapewnia dobry przepływ powietrza. A mech sphagnum zatrzymuje bardzo dużo wody, ale również odpowiednio użyty zapewnia kieszenie powietrzne w podłożu. Dobrej jakości kora i sphagnum rozkładają się w przeciągu 2-3 lat, czyli znacznie wolniej niż gotowe mieszanki. Jeżeli jednak wolicie uprawiać storczyki w gotowej mieszance, warto zadbać o to, żeby była ona dobrej jakości. Przed zakupem warto spojrzeć na skład, zobaczyć, czy zawiera duży procent kory. Czy może dodatek keramzytu, który zapewni lepszy przepływ powietrza? Jeżeli jest bardzo drobna, warto ją wymieszać z keramzytem czy perlitem. I pamiętajcie, że podłoże organiczne się z czasem rozkłada. Im drobniejsze i zatrzymujące więcej wilgoci, tym rozkłada się szybciej. Czasem na opakowaniach podłoża możemy dostrzec, do jakich storczyków jest ono przeznaczone. Niestety na mojej gotowej mieszance znajdowało się jedynie zdjęcie Phalaenopsisa, czyli akurat storczyka, do którego to podłoże się kompletnie nie nadaje. Ale już na opakowaniach orkiady mogę dostrzec, do jakich storczyków jest przeznaczona. I tak ta drobniejsza kora jest przeznaczona do Paphioperylum, Phragmipedium, Cymbidium, Miltoniopsis i Dendrobium. A ta większej granulacji do Cattleyi, Dendrobium, niektórych cymbidiów i Phalaenopsisa. Szukajmy więc informacji na opakowaniu. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia następnym razem.